I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. Witajcie kochani, zobaczcie kto tu jest. Fuksik. No, było wiadomo, że on tutaj będzie z nami. Jest teraz taki lekki mrozik, zaczyna być. No wiadomo przecież, że on w budzie nie będzie siedział. Na noc będzie brany. No i go wziąłem. No, Fuksik. Ja tu dałem mu, no nie miałem kocyka, kocyk ma w budzie, dałem mu moją bluzę. A jutro... Jutro ma przyjść legowisko, więc będzie miał tutaj legowisko, a tam w budzie ma kocyk, więc ma cieplutko. Ja tutaj sobie jeszcze dalej działam, już mi się udało płyty przykręcić. Robię kolejny stelaż, tylko że na tej ścianie, ściany zewnętrzne to będą ocieplone wełną. To sobie będę docinał. No i to tak, kochani. Wieczorami w domku, a w dzień na podwórku. No halo, cieplutko jest. Co nie? No. Dobra kochani. To do jutra. No i mamy poranek. Byłem odebrać paczuszkę z paczkomatu. Przyszły te legowiska. Otwieramy razem. Mamy. Siemano. Patryka na linii. Siemka. Bo my kawkę pijemy. Aha, moja kawka została przy Fuksiku. Nie jest takie małe. Ono ściśnięte było. Już, no tutaj. Nie wiadomo, co mu pokazywać. No ja wiem właśnie. Wszyscy musicie poczekać. Więc tak, wy widzicie. A to wygląda tak. Nie, idealne będzie dla niego. I fajne z dołu jest, tak jak wy też widzicie, z dołu jest folia. No. Teraz jest spoko. Wzięliśmy na rozmiary, mniejsze i większe. A właśnie, to ja jeszcze może to mniejsze wziąłem, rozpakowałem. Ale to mniejsze też jest. M. Czekajcie. M. Powiem ci, że ja tu nie widzę różnicy. No bo tam było trochę mniejsze, tylko tam parę centymetrów. No to po lewej jest większe chyba, nie? Ciężko mi powiedzieć. Ciężko mi powiedzieć. Dobra, idziemy zanieść jedno do Fuksika, żeby miał przed kojcem. W kojcu znaczy. A drugie w domku, tego łapię. Jedno damy tutaj na razie rzucę. No, czekaj, które to było większe? To jest chyba większe. Tak? Zobacz, co ty panie kupili. No zaraz dostaniesz. Bo on lubi... On wchodzi do budy, żeby się położyć. On nie lubi na twardym spać. No nie lubisz na twardym. No bo malutki. Malutkie. Już pan cię wypuszcza. No. No, ja mu pójdę z nim tutaj taki mały spacerek i będziemy się zaraz. Zaczynamy dalej murować. Tylko wiecie co, ja zapomniałem wyciąć, zrobić ten wybieg taki dla kurek. Ten mały taki z dołu właśnie. I muszę teraz to wytnę. Ja zrobię to na wysokość dwóch bloczków gdzieś. Dotąd to jest wystarczająco. No, tym idzie jak masełko. O! Jest.
teraz, kochani, to jak klocki Lego. Murować teraz, jak kładłem bloczka na bloczkę, trzeba go zmoczyć, bo on jest taki suchawy, będzie się lepiej kleić i tak klej szybko nie wciągnie, bo to bardzo lubi wodę ten pitong. No, dzisiaj myślę, że postawię ten kurnik, tak mi się wydaje. Trzeba pamiętać, kochani, żeby mierzyć z jednej strony, bo tu akurat mam idealnie oko, a z tej strony nie mam. Wiem, że powinno być teraz pół na pół zachodzić, ale ja tylko tą rajkę tak zrobię jeszcze. Może by tutaj nie bawić się z połówkami. Rajki, ale zrobię teraz jeden bloczek na pewno. Będę starał się robić jeden bloczek pełny okno, jeden bloczek pełny okno, żeby tu już żadnych połówek nie było. Okno ma wymiar 76 na 131,5. Jeszcze sprawdzę. Tak, 76 na 131,5. My je nie damy na leżąco, tylko damy je na stojąco. Wtedy nadproża bym musiał robić, a tak nie będę musiał robić nadproż. No i więcej światła będzie. 76. To już mamy razem, żeby na pijankę było. Tak, czyli bloczek idzie odtąd. No i kochani, mamy nowy dzień. Jest po godzinie 7. Ja już z Fuksikiem byłem na spacerku i dałem go do końca i się patrzy tutaj, jak ja robię. Co nie, Fuksik? No. Fuksik jest bardzo mądrym psem, tak jak już to mówiliśmy. Jest bardzo grzeczny. Teraz już w ogóle nie ma żadnych takich... Nie warczy na mnie. Nie szczeka na mnie. Normalnie koło niego przychodzę. Mogę dawać mu już jeść, ale go jeszcze tak nie głaskałem. Tylko jak sam podeszedł, to go dam raz. Tak jak chciał, to go pogłaskałem. No a więc tak, a wczoraj udało mi się zrobić tyle. Czyli w ciągu, ja wiem, skończyłem o godzinie po 5. Po godzinie 5, no to przez 6 godzin. Przez 6 godzin udało mi się już wymurować na 1,80 m. Dzisiaj właśnie montowałem jeszcze okna, teraz dwa. To wstawicie też ze mną jeszcze. Mamy do wstawienia jeszcze
Raz, trzy okna, bo będzie tutaj okienko to otwierane. Tutaj okna trzy takie duże stałe. Tutaj na tej ścianie nic nie będzie. No i tam będzie okienko stałe, tylko wczoraj już było tak ciemno. Ja sobie zapisałem na ścianie wymiar okna. O tutaj. To miało być inne. Jest 163 na 69. I tak wnękę wymurowałem na 69. Bo się ciemno robiło już i nie mierzyłem okna, bo te okna miałem tam przy domu. A się okazało, że okno ma 76 i muszę teraz obciąć to. Tylko ten klej jeszcze jest... No jeszcze nie jest tak dobrze, więc poczekam z tym. No ale zamontujemy to okno. Ja je zrobiłem na równo. I teraz bloczek pójdzie pół na pół. I on, wiecie, on się już nie kantnie, to jest mała odległość. Tu jeszcze dwa bloczki pójdą do góry, więc tutaj żadnych nadproży nie będę dawał, tylko jedynie nadproża dam nad drzwi. Tutaj nad oknem to będzie wystarczająco. Bez nadproża. O. Jak stąd? Jak stąd? Tylko nie wziąłem sobie metrówki. By było. A tutaj wiatr nie wieje teraz, bo jakby wiatr wiał, to ja nie wiem, jak bym to wstawił. Mam nadzieję, że tu się nie pomyliłem też. Co? Nie. Jest. No i fajnie. Tylko tu bym sobie coś podłożył. Może od dołu. Nie wiem co. I mamy to. Mamy już okienka wstawione. No, to będzie otwierane. Tutaj nigdy nie ma słońca po tej stronie, więc go nawet wyżej nie dawałem, bo to nie ma sensu, tak żeby fajnie się go otwierało. Bo tu jeszcze jest wschód. Gdy tylko w tych oknach będzie słoneczko. No i w tym tutaj, jak już będzie zachodziło. Więc kurki będą mieć jasno przez cały dzień. Chcę wam to pokazać, jak to wygląda ta scenka. Kurczę, to jak dom. Witajcie. Mamy godzinę 7.15. Wstałem już. Z Fuksikiem byłem na siusiu i kupę. Dostał jedzonko już. No i jest z panciem na podwórku. Właśnie będziemy robić, będę zaczynał coś robić przy ogrodzeniu. Dzisiaj mamy piątek i jutro Patryk dojedzie z rana. Znaczy z rana, no jak wyjedzie, to zrobi obrządki. Ale ja sobie dzisiaj trochę zacznę. Aha, jeszcze wam pokażę tutaj, co mi się udało zrobić w kozie, boże, w tym, w kurniku. Kurnik jest prawie skończony. Zostało wystawić drzwi, no i zacząć robić dach. No i tutaj potem trzeba domurować cegiełki, nie? O, tutaj, tu. Ale to na końcu całkiem. Kurniczek wyszedł całkiem przyzwoity. Nie wiem, z której strony wam pokazać. Tutaj wysokość chyba zrobiłem 2,40 wysokość zrobiłem. A tutaj jest 2 metry, więc spadek jest. Całkiem przyzwoity kurniczek wyszedł. Jaśniutko mają kurki przez cały dzień. No, ale nie będę teraz robił dachu. No, trzeba zrobić trochę ogrodzenie.
Przecież Fuksia nie może być cały czas tutaj, tylko żeby chodził sobie z pańciem po podwórku. No. Ja teraz muszę busa rozładować, zrobić miejsce, żeby wozić sobie deski tam z tyłu do przodu. No i słupki, żeby przewozić, bo nie będę tego nosił przecież. Jest bus, to się otworzy klapę i będę woził te długie. No, tutaj mi się nazbierało trochę materiału. A tak jeszcze propos klimatyzacji, ogrzewania. Już coś mogę wstępnie powiedzieć. No były przymrozki w nocy. Nie były to, nie wiem, no minus jeden, minus dwa. I co? I klimatyzacja, no daje radę na razie. No mam cieplutko, mam ustawione na 20 stopni. Maksymalnie można dać 30, a w domu mam 25 stopni. Na chwilę obecną jest wszystko ok. No nie wiem, jak będzie bardziej zimniej. Ale też, no jak będzie zimniej, to będziemy grzejnik włączymy, dogrzejemy, prawda? A też jeszcze ten budynek będzie ogrzany od środka, więc na pewno powinno to wystarczyć. I co najlepsze, sprawdzałem przy tych temperaturach, jakie są, to zużycie tej klimatyzacji to jest 0,5 kW na godzinę. Przez 30 godzin 12 kW pobrała, bo mam założony podlicznik i wiem, jakie jest zużycie prądu. Czyli teraz klimatyzacja chodzi na połowę mocy, bo normalnie pobiera 1 kW. No a teraz jeśli jest włączona cały czas, to bierze 0,5 kW. I sobie tam delikatnie chodzi na pół obrotach. Więc jak na razie jesteśmy zadowoleni. Ja właśnie podjechałem po drzewo, po deski, żeby załadować. Zobaczcie, jaka styrta. Miałem to poukładać, no ale nie było czasu. Może i trochę się powyginało. Może i sam, nie wiem. Ale to bez różnicy. Bo to i tak będę tym ściany robił. To się dociśnie, to się wyprostuje. Czy na podłogę pójdzie. Bo te w sumie deski, one tylko są potrzebne nam jeszcze do, znaczy na pewno do wielu rzeczy jeszcze, które przyjdą, ale one są dla tych, dla kaczuszek i dla papużek. Więc ładujemy. Mam załadowane, no muszę tak zrobić z takich, nie wiem, no jeszcze trzy kursy zrobię, rozpakuję to wszystko, sobie przygotuję, będę to robił na wieczór tutaj, sobie światełko włączę. Oby pogoda dopisała, bo na razie tak lekko mrzawi tylko. No i to będę robił wieczorem. No a teraz sobie pozwolę materiału, żeby to przygotować. Nie będę wam pokazywał już. No i tak. Materiału sobie pozwoziłem. Miałem robić słupki. Znaczy słupki. Dziury porobić, ale to sobie porobię. Ale postanowiłem, że przygotuję sobie już tutaj bynajmniej sobie zrobię podłogę dla kaczuszek i dla papużek. No, a ścianki będę stawiał później, no, późnym wieczorem. Po tym jak skończę tutaj zrobić sobie trochę, bo mam słabą baterię w tym wyżynarce. Po prostu ile uda mi się zrobić, tyle uda mi się zrobić i pójdę sobie do słupków. No i to tyle, to lecimy. Więc podłogę już mam zrobioną, w sensie muszę jeszcze popodkładać tu przez środek, bo teraz to trochę pracuje, ale podłożę na środku już i będzie wszystko ok. Deski mam przygotowane. No są krótsze i dłuższe. Będą odpady, wiadomo. No ale to pójdzie na do króliczków, jak będę robił. To te odpady się wykorzysta. Deseczki popodkładałem. Nic nie pracuje. Wszystko jest sztywne. Tak jak miało być. No. Bierzemy się za układanie desek, a potem sobie je przytnę. Tutaj na pewno będę musiał gdzieś dołożyć jeszcze jedną łatę, bo nie wiem, jakie są długości desek. Ja tego też tak za bardzo nie będę przebierał, będę leciał po kolei. Bo to szkoda czasu na jakieś przebieranie, a te odpady, tak jak mówiłem, się dziś wykorzysta, nie? No niestety muszę sobie jednak je trochę poukładać, bo są szczeliny, muszę obracać. No trochę mi się uda naciągnąć. Widzicie, tam przy końcu potem też się rozchodzi. Więc muszę na bieżąco kręcić. Kręcić i naciągać. No, bateria mi się naładowała. Przez ten czas zdążyłem zrobić podłogę i sobie zrobiłem takie obrzeża jakby. Tutaj, takie boczne. O, tutaj będzie lepiej widać. I teraz sobie słupki do tego poprzykręcam. Nie wiem, czemu wcześniej na to nie wpadłem. Bo sobie podpierałem, jak robiłem dla pieska. Tam. Tutaj wysokość będzie... Widać mi dobrze?
Wysokość będzie 1,90 m w najniższym punkcie, a w najwyższym będzie 2,20 m. Tu jest krótki kawałek, to więc spad będzie dobry. Rozkładam po jednym metrze, tak odstępy robię. Będzie wystarczająco. Na to też przyjdzie potem no, ta sama łata, tylko w całości. Tu sobie do pionu, to sobie potem złapię. Tutaj ta strona jest bardzo ważna, tutaj ta strona i tutaj, ponieważ tutaj będzie siatka, ta tutaj dla papużek i ona ma 102 cm, to ja sobie zrobię po 100 cm teraz też no, te łaty poprzykręcam, żeby potem bezpośrednio do tego przykręcić, znaczy przybić tą siatkę. No i słupki są zamontowane, tutaj sobie jeszcze muszę domontować dwa i tutaj dwa. No ale to już będę kończył tego vloga, więc zobaczycie dalszy ciąg w następnym vlogu. Do zobaczenia, pa!